Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Naszym gościem jest dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii EcoProbono. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No i zwraca do nas Panie doktorze sprawa kopalni Turów i to w najgorszym z możliwych momentów, czyli kryzysu energetycznego i starań wszystkich krajów o to, żeby zapewnić swoim obywatelom minimum warunków do tego, żeby przeżyć tę zimę. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku jednoosobowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości nakazano Polsce zamknięcie kopalni Turów, a co za tym idzie, no praktycznie unieruchomienie elektrowni Turów, która zaopatrywała w energię elektryczną prawie 3 miliony gospodarstw. Oczywiście, gdyby elektrownia Turów chciała, to by mogła kupować węgiel brunatny od kopalni, które znajdują się poza jej granicami, a to są kopalnie w Niemczech i Czechach. Ale doszliśmy do porozumienia z rządem Czech. Polska wypłaciła, na mocy porozumienia wypłaciła Czechom 45 milionów euro i w zamian za to Praga wycofała skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i dzięki temu no właściwie ta kopalnia w dalszym ciągu egzystuje. No ale się wzięły za kopalnię Turów organizacje ekologiczne, a właściwie jedna niemiecka organizacja ekologiczna Bund i napisała skargę do Komisji Europejskiej i zażądała wszczęcia przez Brukselę postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego czesko-polskiej umowy o wydobyciu odkrywkowym węgla brunatnego. Ta przyłączyła się do tego jeszcze Greenpeace i jakaś jedna niewielka organizacja ekologiczna z Czech. No i z tej skargi wynika, że ta umowa, która została podpisana między Polską a Czechami, to jest w ogóle umowa nielegalna i nielegalnie ten węgiel jest wydobywany w kopalni Turów. No i co dalej będzie, panie doktorze? Skończy się znowu wyrokiem TSUE, która nam każe zamknąć kopalnię Turów? No, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, no wracamy już kolejny rok do tego samego tematu, to znaczy takiego, w którym organizacje mówiące o sobie, że są ekologiczne, tak naprawdę reprezentują interesy stron trzecich, no opanowały do perfekcji zasadę matrioszki. No bo gdyby to było w innym kontekście, to można by zadać sobie pytanie, no może rzeczywiście coś jest, no może czegoś Polska czemuś jakimś zasadom uchybiła. Tymczasem w momencie, gdy jest wycofany spór, a jeszcze warto przypomnieć, że również naliczane są opłaty cały czas karne, nie wiadomo z jakiego tytułu, skoro pozew został wycofany, a te opłaty były z tytułu zabezpieczenia roszczeń. Skoro nie ma roszczeń, te opłaty też nie powinny były być dawno już naliczane. No teraz rzeczywiście pojawia się Organizacja Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody Bund, pojawia się Greenpeace Czechy i pojawia się Stowarzyszenie Sąsiedzkie Uchelna z Czech. No wspólnie razem próbują podważyć porozumienie międzynarodowe w momencie, w którym mamy sytuację, kiedy po bombardowaniach infrastruktury energetycznej na Ukrainie, Ukraina poinformowała, że ma problem, żeby dalej przekazywać energię do Polski, a przez moment również, w momencie, kiedy były te bombardowania, również linia energetyczna ze Skandynawii była zatrzymana, więc to wszystko zaczyna grać ze sobą. Również to, że w ubiegłym roku były już protesty i właśnie nakaz zamykania kopalni, to było po prostu przygotowywanie, oskrzydlające działanie różnych sił po to, żeby doprowadzić do paraliżu energetycznego w Polsce. Nie pierwszy to zresztą raz. Taka akcja była też w 2016 roku, o niej głośno nie mówiono. To była akcja związana z Kozienicami i Bełchatowem. Więc no, chodzi tu o to, żeby wywołać paraliż, a jednocześnie ugrać kolejną pieczeń, upiec pieczeń przy tym ogniu, a mianowicie znowu powiedzieć, że Polska jest niepraworządna, nie przestrzega jakichś przepisów. Ja chcę tylko podkreślić, że Polska na gruncie dyrektyw ma prawo tak zadecydować, jak zadecydowała w 2018 roku, zmieniając ustawę. Natomiast no, cynicznie zarówno pani sędzia La Puerta, o ile dobrze pamiętam, jak i właśnie teraz organizacje, podnoszą kwestię tego, że czegoś nie udowodniono. No, dlatego, że nie było pewnej procedury ocenowej dla przedłużenia, jednorazowego przedłużenia obowiązywania koncesji wydobywczej na węgiel brunatny. Ale jeszcze jeden kontekst chciałbym bardzo podkreślić. To się dzieje również w tym samym czasie, kiedy niemiecki koncern RWE podejmuje decyzję o likwidacji 8 wiatraków
w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, tak samo jak w Polsce węgla brunatnego, chyba to się nazywa Gasfeiler, ta kopalnia. I tam nie ma problemu, jest to wszystko zgodne z zasadami ochrony środowiska, nawet kiedy są likwidowane wiatraki i mają być zastępowane większą kopalnią brunatną, węgla brunatnego. No tak, rzeczywiście Niemcy tłumaczą to w ten sposób, bo to już są uzgodnienia na poziomie federalnym, że i tak te wiatraki były do likwidacji, bo one zostały wzniesione w 2001 roku, ich czas eksploatacji się wyczerpuje, w związku z tym je się usunie i poszerzy się wydobycie tej kopalni. Ale panie doktorze, te organizacje twierdzą, że to działanie kopalni Turów powoduje drastyczny spadek poziomu wód gruntowych, zakłóca zaopatrzenie w wodę w regionie, doprowadza do licznych uszkodzeń domów. W wielu domach na terenie Żytawy mieszkalnych pojawiło się pęknięcie. To pokażmy może mapkę, jak są usytuowane kopalnie po drugiej stronie granicy, które praktycznie otaczają Turów. Bardzo poproszę. O właśnie. No właśnie widzimy tutaj, gdzie jest Turów i ile kopalni jest po stronie niemieckiej i czeskiej. To te kopalnie nie oddziałują na środowisko? Oddziałują i zdecydowanie bardziej, dlatego że jest ich więcej. I jeśli mówimy nawet o kwestiach wodnych, no przecież dyskusja jest o oleju depresyjnym, czyli jak daleko, jak głęboko ta woda została odpompowana i w ilu miejscach, w jak wielkim promieniu od miejsca kopalni wyschły studnie. Tak? No więc to też o to chodzi. Stąd jeśli jest bardzo dużo kopalni wielkich obok siebie, to oddziałują zdecydowanie bardziej niż pojedyncza kopalnia w Polsce, nawet duża. No właśnie, a jakie narzędzia działania ma polski rząd? Bo co, znowu nadstawimy drugi policzek? Bo nie wykonaliśmy co prawda rozsądnie orzeczenia TSUE z ubiegłego roku i dzięki temu rzeczywiście elektrownia Turów działa i te 3 miliony gospodarstw mają energię, bo nie wiadomo jakby było, gdybyśmy zamknęli tą elektrownię, może by się okazało, że tego węgla nie możemy dostać za granicą. No teraz były problemy ze sprowadzaniem węgla do Polski. Zresztą kopalnia Turów rozpoczęła od 2 tygodni sprzedaż swojego węgla indywidualnym odbiorcom, więc to jest też jakieś wspomożenie dla Polaków. No ale mogłoby się okazać, że nie. Czyli co, teraz jak pan przewiduje, jak się zachowa Komisja Europejska w takiej sytuacji? No, Komisja Europejska będzie Polskę młotkować, dlatego że stosuje zasadę domniemania winy. To znaczy w związku z tym, że Polska nie przeprowadziła procedury ocenowej, to znaczy, że w procedurze nie udowodniła braku oddziaływania. Już sama logika udowadniania braku, czyli brak udowadniania niebytu jest głupia, no ale mniejsza o to. Chodzi o to, że nie wykonaliśmy pewnych procedur. Mieliśmy do tego prawo na gruncie własnego prawa, a dyrektywa pozwala tak kształtować własne prawo. Co więcej, było to prawo na zasadzie wyjątku, a nie reguły obowiązującej zawsze i wszędzie. Dlatego uważam, że Polska miała prawo tak zrobić. Natomiast rzeczywiście w ten sposób troszkę pozbawiliśmy się procedury, w której mogliśmy wyłożyć dokumenty, te, które Polska posiada i te, z których wynika choćby odpowiedź na pani pytanie, czy przypadkiem to te inne kopalnie nie oddziałują bardziej niż polska kopalnia. My po prostu tego nie włożyliśmy do procedury, więc dlatego również sędzia hiszpańska w ubiegłym roku, tak już kiedyś pani w programie to wyjaśniałem, mogła powiedzieć, może macie rację, ale ja tego nie widzę, bo tego nie ma w procedurze, nie wiem kto ma rację, więc na wszelki wypadek nakładam kary zabezpieczające roszczenia. I oczywiście wydaje mi się, że przekroczyła swoje uprawnienia jednoosobowo, nakazując zamknięcie elektrowni od razu. Kary w tym momencie byłyby ewentualnie wystarczające. Natomiast, no cóż, proszę zwrócić uwagę, że my za rzadko, odpowiadając na pani pytanie, czy my możemy coś zrobić, my za rzadko zadajemy pytanie do zarzutu, do pozwu, czy do skargi, czy zarzut jest zasadny, by się z niego tłumaczyć. Już powoli takie wyroki zapadają w Polsce, ale to jest jeszcze wyjątek, a nie reguła. Bo niech może ten, kto skarży, niech po pierwsze on udowodni, że ma rację, a nie że my, szturchani, za każdym razem będziemy się tłumaczyć, ustępować. To donikąd nie prowadzi. Uważam, że od czasu
No niestety, to powiem, pana ministra Kowalczyka, później pana ministra Kurtyki, no żeśmy odpuścili wszelkie takie twarde zasady, żeby najpierw strona skarżąca coś udowodniła, tylko cofaliśmy się i tłumaczyliśmy się. Zresztą w artykule z udziałem pana europosła Jacka Saryusza-Wolskiego bardzo dobrze jest to opisane, że ciągle żeśmy tylko ustępowali w ostatnim czasie. No właśnie, ale rozumiem, że teraz po tej skardze Komisja Europejska wystąpi do polskiego rządu, żeby się odniósł do treści tej skargi, tak? No myślę, że tak, jest to jakaś szansa. No, gdyby założyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest obiektywny, no to będzie musiał zważyć zarzut z odpowiedzią. No tak, ale panie doktorze, na razie jeszcze do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skarga nie została wycofana. Komisja Europejska nie podjęła żadnych działań. Ja rozumiem, że procedura wygląda w ten sposób, że wpływa jak skarga jakiejś organizacji i Komisja Europejska pyta rząd danego kraju, jak on na tę skargę odpowiada. No oczywiście będziemy to wyjaśniać. Ja zrobiłem krok troszkę dalej, dlatego że do tej pory to się kończyło zwyczajnie zweksłowaniem problemu od razu do TSUE. Komisja Europejska bardzo, bardzo rzadko stawała po stronie polskiej, a skoro jest moda na to, żeby Polskę pouczać w zakresie praworządności, no to jest to świetna znowu okazja, żeby nas pouczać. Ja rozumiem, że w przypadku skargi Czechy bezpośrednio skierowały swoją skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj mamy organizację ekologiczną niemiecką, która tutaj wzywa komisję, żeby nam zabroniła wydobywać węgiel w Turowie. No chyba siła oddziaływania jednej organizacji ekologicznej jest trochę mniejsza niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej. No ale to może wet za wet, może jakaś polska organizacja ekologiczna zwróciłaby się ze skargą do Komisji Europejskiej na te kopalnie, które działają obok, niech udowodnią, że nie oddziałują na środowisko, albo wręcz zaskarżyła to, o czym pan wspomniał, to znaczy likwidację zielonej energii przez Niemcy. Można by coś takiego zrobić, dlatego że argument, iż turbiny się zużyły, jest absurdalnie słaby, dlatego że w tym miejscu można postawić turbiny nowe, w dodatku o większej mocy, bo w tej chwili technologia jest taka, że 3 megawaty z turbiny to jest niewiele, nawet 5 można postawić w takim miejscu. I bardzo proszę, no dlaczego nie wymieniono turbin na nowe? No właśnie, to jest to pytanie. Panie doktorze, my już wielokrotnie rozmawialiśmy w naszych programach z pańskim udziałem o tym, jak pseudoorganizacje ekologiczne są wykorzystywane albo w celach politycznych, albo w celach komercyjnych. Wielkie korporacje czasami swoje interesy uniemożliwiające bądź wspierające jakieś inwestycje wykorzystują. I my ciągle się domagamy tego, i pan, i ja, żeby w przypadku działających tych na terenie Polski w końcu wprowadzić ustawę, która wprowadzi przejrzystość, transparentność ich finansowania, bo czasami, choć to finansowanie może być bardzo ukryte, ale czasami bardzo wiele mówi o intencjach działania tych pseudoekologów. Co się dzieje? Gdzie jest opór, że ta ustawa nie może ujrzeć światła dziennego? Jak to mówił w świętej pamięci profesor Jan Szyszko, na 5. piętrze. Cytuję go, no bo powiedział, tam jest największa agentura wpływu zagraniczna. Jako że cytat, no to dlatego pozwalam sobie to powiedzieć, ponieważ rzeczywiście ciągle rozbija się to gdzieś o kwestie współpracy na poziomach dyrektorskich Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest bardzo niepokojące. Skoro wiemy, skoro zidentyfikowano problem, skoro tyle lat mamy problemy różne, które tak jak ostatnie badania nawet naukowe, obroniony doktorat, o czym na Twitterze poinformowałem, udowadnia, że tylko w 7% przypadków głosy tych zielonych organizacji cokolwiek wnosiły i były merytoryczne, rzeczowe i rzeczywiście pomagały chronić przyrodę w tych badaniach inwestycji infrastrukturalnych, które były przeanalizowane. A to oznacza, że w 93% to jest cel inny. No i teraz pytanie, czyj? No bardzo często są to albo po prostu służby zewnętrznych państw, albo organizacje będące na ich usługach, lub ewentualnie dużych koncernów. Koncerny już są teraz tak wielkie, że praktycznie mają kapitały porównywalne z mniejszymi państwami, więc stać je na to, żeby wywołać jakiś skandal, proces czy jakieś wielkie zamieszanie. Nawet w sprawie takiej elektrowni. No właśnie, jesteśmy przed wielką inwestycją, centralny port komunikacyjny i tym bardziej taka ustawa by się przydała, bo na pewno wiele zabiegów, żeby nie doprowadzić do rozpoczęcia tej inwestycji z tej strony będzie podejmowanych. Dziękuję bardzo. Doktor Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Eco Pro Bono, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. A my się spotkamy za parę minut. Proszę z nami zostać.